To będzie jedno z najważniejszych wydarzeń okresu tego powojennego, po II wojnie światowej. Geneza powstania triptyku o 76 roku wynikała z tego, że to była połowa lat 90. Była już nowa telewizja, nowa rzeczywistość w Polsce, a nikt nie zajmował się tematem wydarzeń radomskich. Politycy, historycy jednym tchem wymieniają 56, zaczynają od 68, 70, 76, 80. Tamtym wydarzeniom jest poświęcone bardzo dużo różnego rodzaju filmów dokumentalnych, reportaży, nawet są filmy fabularne. Natomiast w połowie lat 90. Nikt tego tematu nie ruszał. My żeśmy spróbowali. Udało nam się zrobić trzy części tego filmu i od tego czasu ten temat dalej, jeżeli chodzi o te media elektroniczne, nigdy nie zaistniał. Ja się nad tym zawsze zastanawiałem, dlaczego tak jest. Podobna sytuacja jest i z filmem, i w ogóle z wydarzeniami związanymi z księdzem Romanem Podlarzem. Z tej perspektywy nazwijmy ją protestu robotniczego i spraw wielkiej polityki i wielkiej historii, to z jednej strony. Ale z drugiej strony ta wielka postać, ta tragiczna postać jest również zapomniana w jakiś sposób ze strony kościelnej. Ja robiąc ten film rozmawiałem z kilkunastoma młodymi księżnymi, jeszcze również z klerykami, którym ta postać, to nazwisko nic nie mówiło. Zdaje się, dopiero w 2004 czy 2005 roku biskup Sandomierski zrobił pierwszy krok, żeby w jakiś sposób tą postać przypomnieć i wiernym, i w ogóle mieszkańcom Polski, tworząc taki ośrodek w tej pierwszej parafii, dobrze mówił. Tak. Natomiast taka generalna uwaga o filmie, nie będę mówił, to Państwo zobaczycie, tylko musicie Państwo przyjąć to, że ten film był robiony 10 lat temu, czyli ta wiedza, która była wtedy o tych wydarzeniach, o tym, co się stało, myśmy nie mieli innych możliwości dotarcia do jakichś źródeł. Jest jedna generalna uwaga, która się wiąże cały czas z 76 rokiem i z księdzem Romanem Podlarzem, w ogóle z tym wszystkim, co dzieje się koło tych jednych z najważniejszych, moim zdaniem, wydarzeń historii powojennej Polski. Patrząc z perspektywy centrum Polski, o ile ja czytam, słyszę, widzę relacje dotyczące procesów 70 roku, procesów 80 roku, procesów wprowadzenia stanu wojennego i tak dalej, o tyle trudno mi znaleźć jakiekolwiek relacje dotyczące na przykład procesów zbrodni sądowej, bo dla mnie to były zbrodnie sądowe, to co się działo w Radomiu w czerwcu i w lipcu 76 roku, do tej pory w ogóle nie osądzony. O ile mi wiadomo, również ówczesny pierwszy sekretarz Prokopiak i ówczesny komendant wojewódzki Moskwa też nie doczekali się sprawiedliwego w cudzysłowie procesu za to, co zrobili w 76 roku. Również postać księdza Podlarza, działająca, i tu myślę, że pan marszałek przyzna rację, w dużo trudniejszych warunkach obiektywnie niż na przykład postać księdza Popiełuszki, nie doczekała się, że tak powiem, ogólnopolskiej wiedzy, która w jakiś sposób pozwoliłaby na docenienie życia i działalności tego kapłana. Film powstał, oczywiście on powstał na bazie tego, co myśmy zdokumentowali w Radomiu przy okazji filmu o wydarzeniach radomskich, ale też powstał dzięki ogromnej pomocy tych dwóch moich sąsiadów, którzy siedzą tutaj obok mnie. I ja pracuję w tej branży 30 lat, a jako prywatny producent lat już 17-18 robiłem różne filmy dokumentalne, ale nigdy nie spotkałem się z taką
wielką żarliwością, taką wielką pomocą ludzi, którzy